Edyta Górniak skrywa przed światem swój gorący romans. Media dokonały ustaleń, kim jest tajemniczy przystojniak. Od pewnego czasu bacznie strzeże swojego życia prywatnego. Co prawda gwiazda nigdy nie była szczególnie wylewna, jeśli chodzi o wypowiedzi dotyczące jej związków. Tym bardziej, że raczej nie ma szczęścia w miłości, jednak co jakiś czas zdarzało jej się uchylić rąbka tajemnicy. Niespodziewanie to się zmieniło i wokalistka po prostu milczy. Fani są zatem coraz bardziej zaciekawieni, czy ich ulubienica z kimś się spotyka, a niekiedy, widząc u jej boku tajemniczego przystojniaka, zachodzą w głowę, kim on jest. Teraz wszystko już wiadomo. Ukrywa swój romans? Media wiedzą, kim jest tajemniczy mężczyzna. Wokalistka niedawno wróciła z 7-tygodniowego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, gdzie ponoć pracowała nad nowym klipem. Po powrocie do kraju zmuszona była odbyć 2-tygodniową, którą zdecydowała się spędzić w Trójmieście. Nim jednak dotarła do mieszkania, jak donosi Wirtualna Polska, z lotniska miał odebrać ją pewien przystojniak. Kim był? Według tygodnika Życie na Gorąco, niecierpliwie na powrót artystki czekał Tomasz Mazurkiewicz, czyli jej były partner. Przypominamy, że rok temu tworzyli szczęśliwą parę, jednak sielanka niespodziewanie skończyła się, a oni zdawali się próbować ułożyć sobie życie na nowo, ale osobno. Tymczasem magazyn, powołując się na doniesienia swojego informatora, twierdzi, że wokalistka i były piłkarz wrócili do siebie. Ponoć to w mieszkaniu Mazurkiewicza spędziła swoją. Tak, oni cały czas są bardzo blisko, ale ukrywają tę znajomość. Nie chcą obnosić się z tym, co tak naprawdę ich łączy, zdradził informator Życia na Gorąco. Dwa. Choć dyskusji wokół rzekomego romansu z każdym dniem pojawia się coraz więcej, celebrytka milczy. Pamiętając liczne sercowe niepowodzenia wokalistki, fani mają nadzieję, że w końcu udaje się znaleźć tego jednego jedynego. Być może to właśnie były piłkarz okaże się księciem z bajki. A nauczeni doświadczeniem tym razem odnajdą szczęście w miłości. Źródło: